Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Long Dark. Dalej lecimy z fabułką, tak. Dobrze widzicie. Okej. Tak, kończy nam się dzień. Musimy jeszcze na szybko ogarnąć, co się dzieje w tunelu. Więc to w tym odcinku na pewno zrobimy. Znaczy na pewno, postaram się. Zobaczymy. Znaczy tam, z tego co pamiętam, tam był wykolejony autobus, tak. Autobus po prostu z więźniami, chyba z więźniami. Nie pamiętam, ale coś takiego tam się takiego. Całą nadzieję, że na żadnego wilka nie trafimy w międzyczasie. Już będzie generalnie wszystko ładnie, spoko. Już widzę, że tutaj. Tak, jak widzicie, z kamerką będę się cały czas bawił. Kto był jeszcze na wczorajszym streamie, ten wie. Jak wyglądały zabawy ze światła na samym początku. Ale dobra. Podlecimy sobie szybciej pod tunel, tylko ja bym chciał zobaczyć mapkę i to jest dosyć daleko. Dosyć daleko, a w zasadzie zaczyna się noc. No już jest bliżej końca dnia niż początku następnego. Nasz bohater w sumie też mógłby pójść spać, ale wtedy pewnie obudzilibyśmy się gdzieś w środku nocy, więc to nie ma sensu. Tak sobie jeszcze patrzę na podgląd cały czas, czy to w miarę wszystko wygląda, ale no z tego co widzę, to wygląda z tego co widzę, też widzę wilka raz. I mam nadzieję, że tylko tego jednego sobie tam go miniemy na spokojnie, on jeszcze nie za bardzo. Nie wykminił, ale mapka by się przydała i musimy odbić w tym kierunku. Tak, w tym kierunku musimy odbić. Cały czas w miarę kontrolując, gdzie ten jeden wilk się znajduje, ale jest. No, w sumie to ja go już nawet nie widzę, więc. Okej, dobra, z tego co widzę, tunel jest zawalony. Tylko tak, czy ja mogę tutaj wejść? Wejść mogę. Ale czy tutaj mam coś ciekawego? Poza patykami pewnie nie. Więc dobra. Podlećmy na szybko jeszcze. Taminka niech się zregeneruje. Okej, jednego zwłoka już widzę. Dobra. Przyrzekamy sobie to ciało. No, nic ciekawego w nim nie ma. Aktówka. Okej, tam był jakiś liścik, go sobie za chwilę przeczy. Okej, obejrzyj autobus. Zresztą go pójdzie już. Green, ale widzę, że zmieniło się całkowicie ujęcie, bo mieliśmy ujęcie jakby z środka autobusu, a teraz zmieniliśmy takie, no jak postać się po prostu wychyliła i spojrzała, co tam takiego się dzieje. Dobra, do naszej staruszki mamy właśnie zacząć wracać, więc wrócimy do niej. Zacząć wracać. Do niej wrócimy, zobaczymy, co ona nam ciekawego powie. Też nie wiem, czy lepiej by nie było sobie po prostu trochę skrócić drogi, idąc tak trochę na. Niekoniecznie drogą. Naprawdę odkryto nową lokalizację. Obszar leśny. No, czy to jest wielce obszar leśny? No, w sumie to, co z tego obszaru zostało, bo trochę drzewek już tutaj nie mamy. Dobra. Podbiegniemy trochę pod Milton. Bo ten wilk z tyłu mi się wydaje, że on podłapał nasz trop i w sumie może za nim podążać. W tym momencie go ja przynajmniej usłyszałem. Nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że wszystko w miarę wam działa, że dźwięki są w miarę dobrze dobrane. Znaczy dobrane, ustawione.
bo jednak zmieniałem trochę ustawienia i w ogóle. Więc dobra, okej. Widzę, że mamy jednego wilka przed nami. Jak wygląda z kondycją? Wygląda w miarę okej, tylko daj mnie ewentualnie ten pistolet, żeby tą falarną ewentualnie zwierzaczkowi tutaj przywalić. Chociaż jestem ciekawy, jak on zareaguje na kamień. Ja w niego tym kamieniem rzucę, ale jak będę o wiele... Weź mi rzuć w niego. Ale w niego, nie w jelenia. Naprawdę, to ja kamieniami mogę wilki odstraszać? Dobra, nie, dobra. Ja po prostu robię zapas kamieni w tym momencie, nie? Zapas kamieni potrzebny. A ja narzekałem cały czas, że nie mam strzelby. Że bez strzelby będzie ciężko. No, 5 minut odcinka i już tyle ciekawych rzeczy, żeśmy się dowiedzieli. I tu jest list w ogóle. Okej, czytaj tekst. Ostrzeżenie pogodowe. Przygotowane są intensywne opady śniegu i rekordowo niskie temperatury. Odręczna notatka poniżej. Nie podoba jej się to, ale musimy sprawdzić, co u niej. Ktoś musi. Okej. Czyli u kogoś coś będzie trzeba. Coś u kogoś chciał sprawdzać. Dobra. Notatkę zabierz. Tak. Kamień odłóż. Ej, mam nowe cele, ale one są chyba Udało ci się znaleźć notatkę z opisem możliwej lokalizacji zestawu ratunkowego w pobliżu miasta mostu na obrzeżach Milton. Okej. Tu mamy raz, tutaj mamy dwa i na razie nic więcej nie mam. Tutaj jest kościół. Do tego kościoła na pewno będziemy musieli się przejść. Ale najpierw sobie pogadajmy z naszą tutaj babcinką. Did you find it? It was there, like you said. Your friend. No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but my. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure, but she was there. She left me a sign, a word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She said she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far, what was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like Milton. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. No. I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to...
I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse on the other side of town. That night, the memories are confused, but somehow I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Dobra. I tak. Opowiedzieliśmy ładnie o zawalonym tunelu. I wyszło coś, że... Znaczy generalnie mamy znaleźć kluczyk do skrytki bankowej właśnie na farmie. Tak, no mamy pokazaną właśnie lokację. Farmy tylko... Tak. Poszukaj klucze do sejfu na farmie w Milton. Chociaż w sumie ja bym to dał, że to jest farma za Milton, ale... Okej. Okay. Okej, Ej, tutaj trochę tych misji pobocznych jest. Zrób kolejne lekcje szkoły przetrwania. Znajdź i zbieraj rośliny lecznicze rosnące na wyspie wielkiego nie... Herbata z grzyba, opatrunek z brodaczki, herbata z owoców dzikiej róży. Okej. Parę owoców dzikiej róży chyba mamy. Otwórz safe, to mamy. Poszukaj zestawu ratunkowego w opuszczonej... W opuszczonej cięża... Rówce. I tutaj mam misję jakby główną. Dobra, nie wiem za bardzo co jak, ale no spoko. Mamy noc, czyli w zasadzie wypadałoby ruszyć tyłek do łóżka. I... Wypadałoby też jeszcze coś zjeść. Przed tym jak pójdziemy spać, żeby nie wstać rano z całkowitym głodem po prostu, żeby ewentualnie mieć zawsze ten leciutki zapasik jedzonka. No, tak jak leciutki zapas jedzonka, trochę wody, no. Na pewno będzie trzeba wymyśleć coś z tym jedzeniem. Bo jednak tego jedzenia zaczyna, no będzie brakowało jeszcze bardziej. I nie wiem, czy nawet opcja odstraszania wilków z padniętych jelonków nie jest dobrym pomysłem nawet. Myślę, że w miarę możliwości będę mógł sobie po prostu to mięsko przygotowywać. A tutaj sobie normalnie mogę... Okej, czyli my tutaj co jakiś czas będziemy mieli zupkę. Chyba co jakiś czas, tak przynajmniej myślę. Dobra. Tak, na pewno poleciałbym do banku, zobaczyć co my w tym banku ciekawego mamy. I ewentualnie... Też nie, tego jelonka ja sobie podniosę. Daj mnie tylko kamień, żeby ewentualnie tego wilka sobie odstraszyć. Zamarznięte 2 kilo mięsa, jedna skóra. Ile to mi czasu zajmie? Trochę dużo, trochę szybko się wychłodzę. Aha, hipotermia.
Ogrzewanie sobie wygasło, super. Nie zaczyna łapać hipotermia, ale to sobie akurat wrócę o tyle. Do domku i się ogrzejemy w miarę. Zresztą zobaczymy, czy będziemy mogli to mięsko też przygotować. Jeżeli będziemy mogli, no to po prostu sobie... Możemy sobie na spokoju przygotować, więc po prostu... to mięsko sobie... Chociaż w sumie... niech obydwa kawałki... się najnormalniej w świecie... gotują, chociaż nie. To sobie jeszcze odłożę, tylko tak. Rzucę mięsko sobie do lodówki i zobaczę teraz tą misję poboczną. Dodatkowe zapasy. No mięsko zbyt dużo nie dało. Czyli teoretycznie ja z tej lodówki mogę sobie korzystać. No najwyżej po prostu nie zrobimy tej misji i no tak, no mięsko po prostu, no będziemy sobie na tym mięsku po prostu żyli 40 parę minut, więc ja sobie jeszcze to drugie mięsko również rzucę do kominka, niech ono tam się robi. Ja się w międzyczasie będę musiał ogrzeć to dosyć srogo i podlecimy sobie na szybko po... I polecimy sobie na szybko do farmy, ale ją chyba zaczniemy przeszukiwać w następnym odcinku, bo tak się ten czas trochę leci za szybko. Mamy w okolicach 15 minut i zrobiliśmy jedną misję, tylko to jest mało. Bardzo mało. A to mięsko teraz nie mogę wyjść, no bo mięsko bądź co bądź spalić. 48 minut, więc tak. Myślę, że w międzyczasie... Wiesz nie. Przespać się nie możemy, bo to mięsko ma już pół godzinki. Dobra. Sprawdzimy sobie może dokładniej... Dokładnie domek. Kolejna puszka z odzysku. No tak... Niezbyt. 27 kilo w ogóle mam na sobie. To jest mega dużo. W sumie czy możemy o coś, o zupę zapytamy w międzyczasie, żeby jakkolwiek czas trochę lepiej i szybciej mijał. Czekajcie, tak, dobra, na razie niech tak będzie, dajcie znać, czy jest w miarę okej wszystko. Okej. Okay. Zupka dla nas po prostu będzie się respić chyba raz dziennie, czy jakoś tak, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Ja tu będzie 20 minut, 19, więc trochę na czasie zyskaliśmy, ale ja mam po prostu zrobię cięcie i po prostu będziemy się słyszeć już w drodze do farmy. Może w zasadzie na farmę. Tak się powinno poprawnie powiedzieć. Okej, okay. Najedzeni, napici, wyruszamy. Wyruszamy na farmę, ale najpierw sobie zahaczymy o bank. Na pewno sobie odstawię skórę z jelonka, żeby się wysuszyła. I sprawdzę, bo mieliśmy tam chyba skrólę z... Kicajka. Sobie wysuszenia 33% tylko. Tylko tak, weź mi to, tylko gdzie była ta skóra? Skóra była tutaj. Upuść. Sobie wysuszenia 1%, 33%. Tutaj mamy trochę wody, trochę suszonej skóry, parę książek, kanister z benzyną i parę takich pierdółkowatych w sumie rzeczy. Na pewno przydałoby się w końcu znaleźć jakiś łom. I mam nadzieję, że na tej farmie łom jakiś znajdziemy. Dobra, wychodzimy z banku i lecimy na szybko. Na farmę nie wiem, czy zdążymy ją przeszukać jeszcze w tym filmie, ale na pewno... Postaram się coś tam jeszcze na tej farmie zrobić. Uczucie sprintowania w tej grze to jest jeden z najlepszych rzeczy chyba. No, już nawet tą farmę zaczynam widzieć. Znaczy pierwszy budynek.
Ale już widzę, że trochę monitor on za jasny, po prostu sam śnieg mi się odbija, widzę samą biel. Dobra. Jeszcze trochę możemy podbiec. No i farmy widzimy tutaj, ktoś nie. Ja jestem tylko ciekawy, czy my... Wiecie, żeby tak jeszcze ładnie uchwycić wszystko. Dobra, skin na mnie tylko zrobiony. I w międzyczasie zlokalizowany jeden wilk. A tutaj może być ich niestety więcej. Dobra, czy tutaj coś ciekawego mamy? Tego co widzę, to niezbyt. Podszedłbym pod ten silos, ale tam z wilkiem widzieć się za bardzo nie chcę. Mam nadzieję, że tutaj w okolicy jest tylko tylko jeden. Pan ma rajskie łąki. No, bardzo jeden. Bardzo jeden. A sobie do tej szopki podejdę, bo z tego co pamiętam, to klucz, to dom nie jest zamknięty. I tam są tylko króliki. Myślałem, że tam jeden królik jest. Jest nawet wilkiem. Okej. Sidła, tam była kolejna książka. Tak, siekiera, drewno, zabierz szybko. Nie rzucaj mi kamieniem. Naprawdę, ziomek. Podnoś kamień, ładnie. Okej, on znalazł tylko... Dobra, reakcja tylko... na trupa raca. Na trupa, a nie... na to, że... na to na przykład, że... idzie jakiś zwierz. Plama... ręki, więc... więc tutaj ktoś... może być, ale dobra, wchodzimy, jest otwarte. Tak czy siak jest otwarte, zobaczymy. Mam wczytywanie plus, minus dwa. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? O kurde. What did you do to my friend? We burned them all, you know. Ale to nie była Astrid. Okej, już widzę kluczyk do skrytki. Ale to nie jest właściciel domu. Właściciel domu leżał w tamtej szopce. To jest ziomek pewnie od tego... od tego busa przy zawalonym tunelu. I dobrze kojarzyłem, że on był z więźniami chyba. No, zobaczymy jak to się rozwinie. W ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak tutaj fabułka się rozwija. Okej, widzę jeszcze, że miał spotkanie z wilkiem. You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife.
We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt her... Ah, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. Nie wiem, czemu koleś się tak zaczyna rozglądać. To za 5 minut? No zrób to proszę za 5 minut. Ja mam swoją robotę tak samo. No ale to poczekaj, daj mi 5 minut skończyć swoje, ok? Dobra, coś czuję, że farmę przeszukamy sobie w następnym odcinku. Ale tu jest teraz... Nie mogę zapisać gry w tym momencie. Sobie pewnie zostawimy. Mam nadzieję, że to była dobra decyzja. Chociaż... Ups. I mamy nowego NPC-a na... Na mapie. Mamy kasetkę. W sensie mamy kluczyk. Lampa, parę innych rzeczy również się tutaj pewnie znajdzie. Ale to już ogarniemy w odcinku następnym za tydzień, w środę. I powiem tak, ta fabułka rozwija się w takim tempie, że stream z Long Darka zbliża się wielkimi krokami. Kiedy? Nie wiem, ale coś takiego na pewno zrobimy. I powtóreczka sobie będzie wlatywała. Będą sobie powtóreczki wlatywały na kanał, więc dzięki dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.